O, hej, cześć, siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w GTA 5. Dzisiaj nagramy sobie odcineczek z jakiejś zadymki. Mamy misję, w której musimy skroić samolot z lotniska. Jedziemy na lotnisko Mackenzie. O, ja kieruję. Ale mamy kurumę fajną. Tu mi ziomek chyba udostępnił. No dobra, czas zgarnąć ten towarek i ogarnąć ten... ten temat, o, ale bym zdupił. O, jak to jest daleko, aż 7 km przed nami. Więc powoli, powoli sobie ciśniemy tam, na miejsce. Ale ta kuruma idzie, co za wariaciunio. Co za dzik. Tak, czytam, co tutaj do nas mówią. I póki co mamy pryskać. Zrobić tam niezłą zadymkę. Bęgo frajera. A, chciałem go lusterkiem palnąć. Dobra, jedziemy sobie tutaj. Na to lotnisko. No tam już niektórzy pojechali. Dopiero cisnę, powoli cisnę. Ale fajna fura pojechała. Stuningowałbym ją tą też. Już ta kuruma tutaj nie wysypała. Ty, ale tutaj nie mamy dodatkowych żyć, więc to jest też taki średni interes ta misja. Żeby tutaj nie wtopić czasem. Miejmy nadzieję, że mi się uda w końcu to zrobić. I wiem już, jak skakać ze spadochronu. Nauczyłem się, więc ludzie, są postępy, są postępy. I robimy to. Co, jakieś malagi jakieś dziwne trochę. Nie wiadomo, skąd on jest. Jak wam się podoba ustawienie green screena? Czy jest dobrze, czy jest średnio? Tak się trochę jeszcze tutaj z tym osłabniam? Czy jakoś tak to się mówi? Ale miejmy nadzieję, że będzie spoko i że wam się to spodoba. Idziemy tych wagosów, frajerów przekręcić i zakosić im ten samolot. Frajery najgorsze. Ale ta kuruma idzie. Jeszcze 3 km przed nami. Patrzcie, jak ja się nauczyłem jeździć, widzicie? Pewnie bym wszystkie te klikał teraz. Wszystkie rajdziki na pierwszych miejscach bym je kończył. Bo jestem najlepszy driver. Dobra, zwalniamy tutaj trochę. Ziu, driftem, oczywiście. Jadę tutaj z jakimś typiarzem. Jakie tam poziomy ziomki mają? O, 40, 50. To jestem tylko takim słabym gówniakiem jeszcze tutaj. Ale czuję, że to nadrobię zaraz. Jakieś muzyczki takie wypasione nie chcę odpalać, bo się boję, że za chwilę o prawa autorskie się przywalą. Ty, prawie tutaj dojechaliśmy. Tu już jadę powoli, żebym tutaj jakieś kapy nie odwalił. A, no, no to się najechałem. I pociąg. Nie no, może tak źle by nie było. Ale no ta kuruma taka średnio zniszczalna jest, nie? Słyszałem. Troszeczkę obdarliśmy, ale nevermind. Patrzcie. Naciśnij G, żeby założyć maszynę. Wiem, żeby chronić maszynę bez pośpiechu. A, co powoli możemy klikać. Tam się pyrkają goście. Mogę samolotu? Samochodu, nie samolotu. Dobra, ziomeczku. Oczyść lotnisko z wagosów. Goście, jak ja jeszcze nie dojechałem. Ci pierście za szybko tam ruszyli i czuję, że mogą dać dupy zaraz. Nikt nie może zginąć chyba, nie? Jeden leży. No to skromki. Powinniśmy ich zbić. A, oni też skromy strzają. To wszyscy skórą, więc łatwo powinno być. Pyk. Wagosi, pedały. Najgorsze. A wy kogo najbardziej nie lubicie? Z mafii tej GTA? Z mafii GTA, no z tych ekip. O, tu jest swelarz najgorszy. Ja się uczę dopiero kminić tę misję i grać. Szkoda, że nie mam kogoś do pomocy, bo nagrywam w miarę późnej godzinie. Bo się średnio z czasem wyrabiałem. Żeby dla was na jutro wrzucić ten odcineczek. On padł? Chyba padł. Sztryk! Thank you for this.
A, do tyłu nie możemy następnie strzelać, więc drift, pyk. Szkoda, że tu nitra nie mam w tym aucie, nie? Gdzie jest ziomek, co ze mną siedział w aucie? On sobie siedzi, ma to w dupie. Że ja do nich strzelam? Strzelamy z jakimiś Azjatami chyba. Mam trochę lagi. Pyk! Pyk! Właśnie ktoś pisał w komentarzach też, żebym porobił misję. Jeżeli ktoś ogarnia GTA, a dobrze, i przeszedł już mutację na mikrofonie, to zapraszam do nagrania kogoś. No przydałaby się jeszcze jakaś osóbka, która by mi tutaj troszkę pomogła i wprowadziła mnie w ten świat GTA. Ja w GTA już przegrałem z 10-15 godzin. Nie wiem dokładnie ile. Więc tam w miarę jakiś troszeczkę ogar mam w tej gierce chyba już, nie? Szału nie ma, ale... Wagosi tutaj oczyszczeni, pedały. Co ziomeczko, to ty masz wsiadać do samolotu i go skroić. Pal tą maszynę. Jakaś ekipa do nas jedzie, widzę. Zbiera velum. Jeszcze jakiś samochodzik do nas jedzie. Zjedziemy go klepnąć. Frajerów. Było kozaczyć? Wagosi chyba się wyprzytrykali. Za kilka tygodni damy cynk za przyjaźnionemu dziennikarzowi. Wrobimy ich to ucieczkę z więzienia. Opuść lotnisko Mackenzie. Dobra, to jedziemy za tym ziomkiem. Kontrola lotów informuje, że samolot wyleciał. A, to jeszcze musimy tam wrzucić chyba. A, Vagos się uspokojeni. Czybyśmy tak zrobili szybko misję? Wracajcie do miasta. Zaczekaj, aż pilot dostarczy velum. Dobra. Więc ziomek już tam poleciał. Mam nadzieję, że tu jakieś kapy nie będzie i wszystko fajnie się uda zrobić. Więc to będzie jedna z udanych misji. Więc poskaczemy trochę tym samochodem. Bum. O, fuck, na stacji. Wow, jaka wiksa. O, fuck. Dobra, dzięki przyjacielu, dzięki. Ale goś ogarnął, nie? Bo byśmy się jeszcze wysypali. Bum. A ta kurumka fajnie wygląda ze środka. Z pierwszoosobowej ciężko się trochę nią jeździ, bo mało widać. Ale auto sztoś. Dobrze, ten koleś nas trochę tutaj przypilnował, bo już by była kipo. Taka mocna kappa. Jakie drifty. Przytryk. Dobra, lecimy dalej. Długo będzie leciało na tą stację? Bo tak trochę nie ogarniam tych misji jeszcze w GTA. Miejmy nadzieję, że to się za chwilę skończy. Ciekawe, ile hajsu dostaniemy. Może byśmy... Jakiś samochód... Opuść teren, opuść lotnisko Mackenzie. O, opuść napad. Dobra, mnie tam nie ma przecież. Nie, tam przecież nie ma. Za chwilę nie wtopić misji przez to. O, ale byłyby jaja. I jak w Colin McRae. Bang. Ale drifty. Patrzcie, jakie stunty, widzieliście to? Jest skill, jest skill. Ale w sumie uczę się od najlepszych, nie? Ekipa Hogastos. Tej wyjaśnia. Ała. Ała. O, fuck. Ten pilot leci jeszcze? Dajcie mapę. Może bym dojechał do niego?
Jakie radio tragiczne. Mogę obserwować tego pilota? O właśnie, zobaczymy gdzie on jest. W sumie tej zadymy już większej nie ma. I zobaczymy gdzie ten nasz pilocik nam prysnął. Dostarcz velum do hangaru. A, to on tu już jest, ląduje. Więc kolego, parkuj! Czyż byśmy mieli już po misji? Good job! My się tym zajmiemy. No, misyjka elegancka póki co była. Czy to już koniec? Przygotuj się. Wrzuciło nas do samochodu. No i mamy po misji. Przygotowanie do napadu zaliczono. Brąz, srebro, złoto jeszcze. No, oczywiście. Prawilniaczek. 1900? 19 tysięcy. 19 tysięcy na konto wpływa. I wbijamy 18 poziom chyba, tak? Ranga wzrosła do 18. Dobra ludzie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do następnego. Cześć wam!